A teraz przechodzimy już do innego tematu, do pierwszego polskiego filmu dokumentalnego poświęconego walce o równość małżeńską. Autorzy artykułu 18, bo tak nazywa się obraz, zastanawiają się, dlaczego mimo 25 lat wolności i demokracji osoby homoseksualne nadal spotykają się z potężną dyskryminacją. Chciałby pan, żeby poseł homoseksualista siedział w ostatnich ławach, tak? Tak, no, a nawet jeszcze za murem. On, który był prezydentem, który był kawałkiem polskiego establishmentu, nie rozumie, do czego służy armatura urządzeń państwowych. Jeżeli popatrzymy na udział Polaków w tych pierwszych półwolnych, no ale pierwszych jakby istotnych naprawdę wyborach, to było coś koło 60%, czyli 40% po prostu to olało. Otóż ciągle się powołują wszyscy na ten artykuł 18 jako na rzekomą przeszkodę instytucjonalizacji związków jednej płci. Przyznam, że już mi trochę ręce opadają powtarzania w kółko, że przecież z tego przepisu no, na logikę też to nie wynika. Artykuł 18 Konstytucji absolutnie nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu w Polsce jakiejś formy regulacji związków partnerskich. Teraz też mogę przeprosić swoich pacjentów, których leczyłem elektrowstrząsami i których leczyłem głównie technikami awersyjnymi. Wiedza się stopniowo przebija. A w raporcie wyjątkowy gość Bartosz Staszewski, reżyser filmu Artykuł 18. Dzień dobry. Witam Państwa. Słyszeliśmy już małą podpowiedź w tym fragmencie, skąd jest tytuł samego filmu, czyli od artykułu 18 Konstytucji, który właśnie zdaniem jednych zabrania małżeństw homoseksualnych, związków homoseksualnych, ale zdaniem drugich wcale nie powinien zabraniać. Także w Polsce artykuł 18 Konstytucji jest pretekstem do tego, żeby pewnej grupie Polaków, Polek i Polaków odebrać troszkę godności tak naprawdę, bo odmawia się im możliwości formalizowania ich związków. Także my przedstawiliśmy w tym filmie opinie prawników, którzy się z tym nie zgadzają, którzy uważają, że pomimo pewnych problemów związanych z tym artykułem, nadal istnieje szansa, żeby w jakiś sposób te pary mogły zrealizować swoją miłość, tak, sformalizować ją. Czy to właśnie to, że w Polsce tego rodzaju formalizacje związków się oddalają, to było powodem, dlaczego pan zdecydował się nakręcić ten film? No bo mamy z jednej strony Holandię, Belgię, Stany Zjednoczone, gdzie się legalizuje śluby osób tej samej płci. U nas jak gdyby tendencja zupełnie odwrotna. Tak, to znaczy dyskusja, debata też medialna, która tak naprawdę nie dopuszcza par homoseksualnych, w sensie mówi się o nich bardzo, bardzo negatywnie, demonizuje. Posłanka Pawłowicz, która nie przebiera w słowach, kiedy mówi o osobach LGBT, jak o demonach tak naprawdę, a kiedy mówimy o nich w telewizji tak naprawdę, to puszcza się księdza Oko i na przykład Roberta Biedronia. Tak naprawdę to są takie kontrasty, z których tak naprawdę widz nie jest w stanie wyciągnąć żadnych wniosków dla siebie. Dlatego postanowiliśmy przedstawić ludziom konstruktywną opinię bohaterów, którzy coś powiedzą na ten temat. I przez 75 minut mamy chyba taką pigułkę wiedzy na temat sytuacji w Polsce. To jest tak jakby film o Polsce. To są mocne obrazy, bo tam się pojawiają na przykład no, zdjęcia ślubu dwóch dziewczyn, które obie są w sukniach ślubnych. No, dla przeciętnego Polaka to może być szok zobaczyć coś takiego. Tak, ale jeżeli przybliżymy ich historię, bo przybliżyliśmy w filmie, tak? Przedstawiliśmy historię Kamili i Beaty, które wyjechały z Polski, żeby móc wychowywać dziecko, które już miały w Polsce, bo takich par w Polsce jest naprawdę dużo. Przedstawiamy tam całą historię, przedstawiamy też historię dwóch gejów, którzy mają adoptowane za granicą dzieci, z których są niezwykle dumni i którzy mają polskie korzenie. I to też jest niezwykle wzruszający fragment w filmie. Pan próbuje pokazać tym filmem, że nawet jeśli prawo czegoś zabrania albo interpretuje się je w taki sposób, że zabrania, to i tak, jeśli ktoś chce, może osiągnąć swój cel, czyli po prostu mieć związek homoseksualny, mieć ślub, mieć potomstwo i nie ma z tym żadnego problemu? Wydaje mi się, że prawo powinno być przede wszystkim dla ludzi. Jest taka rzymska paramia jus et art bonit et equi, czyli że prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. I mi się wydaje, że w tym momencie brakuje troszkę dobrej woli ze strony polityków, tak, żeby tej grupie Polaków i Polek przywrócić tą godność, czyli żeby oni mogli formalizować te związki, bo one i tak są, tak? Tylko że oni będą je realizować za granicą w tym momencie.
Jest sporo znanych twarzy w filmie, które wypowiadają się, które udzielają wywiadów. Profesor Ewa Łętowska, Zbigniew Lewstarowicz, Adam Bodnar, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, no ale także Eliza Michalik, znana z Superstacji, którą Państwo znają z anteny, Renata Kim. To są osoby, które próbują wytłumaczyć, dlaczego w Polsce sprawy mają się tak, jak się mają w tym momencie. To są twarze, które starają się nam pomóc zinterpretować te przepisy, które teraz zabraniają tego, o co Państwo walczą. Tak naprawdę każdy w tym filmie miał swoją rolę, tak? Dziennikarze opowiadali o roli mediów w tym dyskursie. Prawnicy opowiadali o tym, dlaczego w ten, a nie inny sposób pewna grupa posłów czy posłowie interpretują konstytucję, bo są to posłowie od lewa do prawa tak naprawdę. Żaden z nich nie widzi możliwości przywrócenia tej godności tej grupie Polaków i Polek. Także prawie 20 ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, zostało przedstawionych w tych 75 minutach i wydaje mi się, że w sposób wyczerpujący przedstawiają ten temat. Ktoś, kto byłby nieprzychylny temu filmowi, mógłby powiedzieć, że ci eksperci są dość jednostronni, że oni raczej przedstawiają jeden punkt widzenia. Dlaczego? Czy dlatego, że z drugiej strony po prostu no, nie zawsze da się dyskutować? Te dyskusje, tak jak w przypadku, pan powiedział, posłanki Pawłowicz, są zbyt ostre i zbyt no, nie na miejscu w takim temacie. Spotkałem się też z taką opinią i dosyć trudno mi na nim odpowiedzieć, dlatego że no, trudno znaleźć racjonalne argumenty po drugiej stronie, bo mówienie o osobach LGBT+, że są jałowe, mówienie o tym, że nie ma w Polsce związków jednopłciowych, albo mówienie o tym, że one zniszczą polską rodzinę, no tutaj nie ma sensu. W tych wypowiedziach po prostu nie ma sensu. Więc no, nie bardzo mieliśmy to pole do dyskusji. Dlatego postanowiliśmy przedstawić racjonalne argumenty, prawdziwy obraz rzeczywistości i taki przedstawiliśmy. Wydaje się, że wśród tych nazwisk brakuje Roberta Biedronia. Czy to Robert Biedroń jest taką osobą, która daje pewną nadzieję na zmiany w takim kierunku w Polsce? No on dzisiaj jest prezydentem Słupska, ale wiemy, że o nim się mówi coraz częściej, że wróci do krajowej polityki, że będzie miał tam znaczenie. Tak, jestem przekonany, że Robert Biedroń ma olbrzymie znaczenie dla całej społeczności osób homoseksualnych. W filmie go nie ma jako bohatera, przedstawiamy jego sytuację i ustawy, które wprowadzał do Sejmu, które zostały później, nawet nie były przegłosowane, także jestem przekonany, że w Biedroniu siła tak naprawdę. Gdzie będzie można zobaczyć film? Bo wiemy, że on miał premierę oficjalną podczas festiwalu, ale no na pewno wiele osób się zainteresuje, więc czy to będą kina, czy to będzie w przyszłości internet być może? Jesteśmy totalnie zaszokowani, ponieważ 21 kwietnia w Kinotece w Warszawie była premiera filmu Artykuł 18 i byliśmy w wielkim szoku, jak wielka była frekwencja. Bilety były wyprzedane ponad tydzień wcześniej. Podobnie festiwal jeszcze trwa i ten film nadal jest puszczany w innych miastach i bilety są już wyprzedane. Tak naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić i czekamy może na reakcję jakiegoś dystrybutora, który byłby zainteresowany puszczeniem tego filmu w całej Polsce, bo naprawdę odzew jest olbrzymi i ludzie do nas ciągle piszą. Może mieć ciąg dalszy ten film. Ja myślę o tym, jeśli kiedyś te przepisy rzeczywiście się zmienią. No nie mówię o zmianie konstytucji, ale może interpretacji tego, w jaki sposób ten właśnie artykuł 18 jest pokazywany i co można za jego pomocą zrobić lub nie. Myśli pan, że chciałby, żeby kiedyś powstała druga część, w której już to jest legalne, już można to robić? Ja osobiście działam w takim stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza. My robiliśmy takie badania, a także taką estymację, że w 2025 roku jest też taka plansza w filmie. Przewidujemy, że będzie pełna równość małżeńska, że wszyscy będą mogli zawierać małżeństwa, niezależnie czy są gejami, lesbijkami, czy osobami heteroseksualnymi. To jest bardzo przykra wróżba tak naprawdę dla Polski, ale mamy nadzieję, że pewnego dnia no, nadejdzie ten dzień i każdy z nas będzie mógł zawrzeć związek małżeński, niezależnie od tego, czy czuje się gejem, czy lesbijką. Gdyby pan miał zachęcić kogoś, kto ma zupełnie odmienne poglądy do tego, aby obejrzał ten film, czy wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, czy Janusza Korwin-Mikkego, to co by pan powiedział, dlaczego to warto obejrzeć? Jeżeli czuje się posłem, jeżeli czuje się posłem wszystkich Polaków, to ma obowiązek obejrzeć ten film. Wyborca, jeśli ktoś, kto po prostu. Ponieważ ja jestem zwykłym to. Polakiem, tak? Ja zrobiłem ten film, dlatego to był film niezależny. My zebraliśmy pieniądze przez internet, tak? Wpłacili na niego zwykli ludzie, czyli Polacy. Więc jeżeli on czuje się Polakiem, który jest tak jakby no, z wyboru nas wszystkich, tak? Niezależnie czy ja na niego głosowałem, czy nie, to moim zdaniem ma obowiązek usłyszeć również mój głos i dlatego powinien ten film obejrzeć. A dlaczego powinien obejrzeć zwykły Polak, jeszcze zwykły wyborca, zwykły człowiek, który no, nie interesuje się tym tematem, on ma rodzinę heteroseksualną i nic tam jak gdyby nie jest mu więcej potrzebne do szczęścia. Być może nawet nie wie, że wśród znajomych ma osoby, które są gejami, lesbijkami, nie zdecydowały się o tym powiedzieć. Być może ma dziecko, które jeszcze też mu nie zdecydowało się o tym powiedzieć. Jeżeli chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, merytorycznego na temat osób LGBT, gejów, lesbijek w Polsce, to jestem przekonany, że to jest właśnie ten film, który powinien obejrzeć. Bartosz Staszewski, reżyser filmu Artykuł 18, był gościem raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.